Siemka kochani, zapraszam na kolejny odcinek z serii Eurotrip. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, to link zostawiam w opisie. Siema kochani. Kolejny dzień. Wczoraj rodziców zostawiłem na lotnisku, poleciał do domu. Teraz mam chwilę sam. Po nocy w namiocie, nie wiem, jest 6:40. Widzę zaraz nad jeziorko. I się zbieram powoli i jadę dalej. No i dobra kochani, chwilę się ogarnąłem na szybko. Przyszedłem tutaj poszukać jakichś ptaków, żeby porobić zdjęcia, bo mieszkam dzisiaj w rezerwacie ptaków na tym nawiecie. Tutaj już widzę różne ptaszyska, więc porobię kilka. Dobra kochani, wczoraj wam nie pokazałem. Po tym etapie mamy 1419 km i dzisiaj śmigamy dalej w dół Chorwacji. Patrzcie kochani, jakie znalazłem miejsce fajne. Dobra, wracam do fury, jadę dalej. Zobaczcie sobie po prostu. Bardzo ładnie. Jestem jakieś 10 minut do celu. No i siemka kochani. Dojechałem, jestem w miejscowości Baśka Woda. Pokąpałem się chwilę w morzu i teraz sobie siedzę tak przy porcie. Bardzo ładnie. Tam jest plaża dalej. A ja sobie siedzę. Git. Dobra, ja wracam do auta. Trzeba zaraz przemyśleć, muszę poszukać jakiegoś spania na dzisiaj i zobaczyć, czy dzisiaj jeszcze zostajemy tutaj, czy jedziemy już gdzieś dalej. Będziemy tu połowił w tym porcie w jakiejś okolicy tutaj bardziej dzikiej bym połowił. No nic, będę wam dawał znać na bieżąco. No tutaj czasem widać jakieś rybki, co można byłoby rzucić tutaj. Fajnie, jakiś knajp, ale na razie nie chcę iść. Mam jeszcze bułki. Dobra kochani, godzinka spędzona tutaj na plaży, w porcie i decyzja jest taka, że jadę dalej. Jadę szukać jakiegoś spania i w sumie przesuwam się ciągle w dół. Dobra kochani, na chwilę się zatrzymałem i patrzcie. Piękny widok. Czas jechać dalej.
Dobra, dojechałem, namiot rozbity i później wam pokażę, jak to jest super plaża od razu obok. Normalnie szok. Plaża, czy tam widać z daleka? Ze 100 metrów, może 150 będziemy mieli na plaży stąd od namiotu. Oczywiście można rozbić się bliżej, ale no, myślę, że jak jest więcej miejsca, to lepiej. Dobra, kochani, wziąłem sobie deskę, przyszedłem na plażę i płynę. Chcę płynąć tam do tego ciemnego, zobaczyć, czy tam na tych skałach obok są jakieś rybki większe, żeby wieczorem zapolować. Wrzucę was na chwilę do wody, żebyście tam zrobili przeszpiegę. To jest czwarty dzień wyjazdu. Czwarty odcinek. Jesteśmy już prawie na samym dole Chorwacji. Nie wiem co mam powiedzieć. Na razie jest super. Tyle rzeczy zobaczonych, że szok. Po prostu mam nadzieję, że reszta wyjazdu będzie równie dobra co teraz. Umyty, orzeźwiony tutaj mam napój, który dostałem od rodziców, jak pojechali. No i co? Pewnie się napiję i lecę coś zjeść. Oni właśnie zaczęło padać, patrzcie. Dostaję kroplami normalnie deszczu i patrzcie na niebo. Z czego to pada? To nienormalne. No dobra, kochani, przyjdę sobie coś zjeść. Tutaj mam przystawkę. Taki ser. Dobra, przystawka ser była słaba. Zobaczymy, jak drugie danie. To jest indyk. Pojedzony, odpoczęty, czas i zapolować. Dzisiaj może się udać coś. Mamy bardzo dobre miejsce w sumie. Thank you.
Jest. O, Amberjack. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się za kilka dni.